Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym na najbliższą aukcję przyjęliśmy banknot 50-złotowy z ceną wywoławczą 2400 zł. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Proszę Państwa, on ma królewski naprawdę numer serii. Numer pierwszy. 00001. Czyli o ile jest gro numerów, które są atrakcyjne kolekcjonersko, są numery bardzo atrakcyjne, typu numery solid, że wszystkie są takie same. Są numery niskie, które również są poszukiwane. To jednak ten numer jeden jest tym najbardziej niezwykłym, najbardziej cenionym, niezależnie od stanu zachowania. I tym sposobem, proszę Państwa, jesteśmy dumni, że możemy Państwu taki banknot zaprezentować na aukcji. Jest to 50 zł pierwszej emisji 1994 roku. Stan jest lekko obiegowy. Stan jest oceniony technicznie przez nas 3+. Jest złożenie pionowe, drobne dwa zgięcia po bokach, złamanie narożnika, ale poza tym znakomita kondycja. Zresztą, żeby to zobaczyć, możemy podświetlić w świetle przechodzącym. Ogólnie tak się właśnie ogląda banknoty, czyli można położyć na przykład na szybie, skierować do światła, tak żeby zobaczyć, co się dzieje wewnątrz struktury papieru. I zobaczmy, co się dzieje z tym banknotem. Spróbujmy to jakoś tylko tutaj zgrać na kamerze. Udało się. Proszę Państwa, widzimy wyraźnie tak. Złamanie pionowe centralnie, niemocne. To jest to, co widzimy tutaj jako właśnie taki grzbiet. Widzimy od razu obok kolejną linię takiego złamania i ona pod światło zostawiła bardzo niewielką smugę ciemną, widoczną tutaj. A jeżeli widzimy taki układ, że mamy złamanie takie, i widzimy złamanie obok, to możemy się domyślać, że banknot był złożony w pół, a następnie jeszcze w pół, czyli możemy spodziewać się tutaj podobnego złamania, zgięcia, tylko o grzbiecie odwrotnie skierowanym, jakby do wewnątrz i dokładnie takie widzimy, przy czym ono już jest lżejsze i tutaj tej linii pod światło prawie nie widać. Tu widzimy jeszcze linię zmiany struktury papieru w wyniku złamania narożnika i tu złamana końcówka narożnika również zaskutkowała taką linią pod światło. Poza tym ładne krawędzie, widać, że nie są postrzępione, bez naddarć, bez żadnych nadszarpnień, czyli technicznie mamy więcej niż jedno złamanie w obrębie pola banknotu, więc mówimy tutaj o stanie trzecim, a ze względu na to, że ten banknot jest atrakcyjnej prezencji, nie ma jakichś zabrudzeń, papier jest, proszę zobaczyć, z jakim pięknym, w ogóle farba jest błyskiem zachowana, więc jest to bardzo atrakcyjne, naturalne, niezmęczone 3+. I w przypadku numeru 1, tutaj na pewno się to przełoży na docenienie przez kolekcjonerów. Banknot jest wystawiony, tak jak wspomniałem, za 2400. Aukcja jest rozpoczynana 25 stycznia. Kończy się licytacją live 7 lutego. Także zapraszam ciekawych do zobaczenia, ile ten banknot w rezultacie osiągnie. Proszę Państwa, ale tenże banknot poniekąd stał się inspiracją do tego, ażeby zrobić coś, do czego przymierzaliśmy się już od dobrych kilku miesięcy. W grudniu tamtego roku opublikowaliśmy film o tym, jakie numery banknotów mogą być więcej warte. Nie będę teraz tutaj ich omawiał szczegółowo. Można to zobaczyć na naszym filmie właśnie o wartościach numerów banknotów, czyli numery banknoty typu solid, gdzie wszystkie cyfry są takie same, rosnące i tak dalej. Tam jest to szczegółowo omówione. Ale film ten, proszę Państwa, wymaga uściślenia, gdyż nasza codzienna praktyka pokazuje, iż nie wszystko jest tutaj dla Państwa całkiem jasne i pojawia się wiele mitów, które należy obalić. Jednym z takich mitów, z którym spotykamy się dosłownie na co dzień, chyba nie, no myślę, że nie ma mniej niż 3 zapytań w tygodniu, o to, iż mają Państwo wyjątkowy banknot 200-złotowy, ponieważ jest to destrukt, wszystkie cyfry normalnie powinny być równe, a tutaj jest jakiś błąd i są rosnące. Rosnące pod względem wymiaru, że każda następna jest większa od poprzedniej. Proszę Państwa, nie jest to błąd. Emisja wcześniejsza, ta, która jest taka bardziej wysycona kolorem, bez tego białego marginesu, czyli emisja roku 1994, taki numer miała typowo. Czyli on był zarówno na dole, jak i pionowo umieszczony z prawej strony, z boku, narastający pod względem rozmiaru, czyli każdy banknot 1994 roku ma numer rosnący. Jeśli taki Państwo znajdą,
Nie przekłada się to w żaden sposób na cenę, jeśli to jest typowa obiegowa sztuka i nie ma innych walorów typu na przykład atrakcyjność numeru czy atrakcyjność serii. Jest to główny mit, który chcielibyśmy obalić. Kolejnym mitem, nie mam tutaj akurat egzemplarza to ilustrującego, natomiast bardzo często przez Państwa poruszanym, prawdopodobnie gdzieś roztrząsanym na forach lub opisanych w niektórych artykułach internetowych, jest cyfra diabelska, czyli słynne 666, że jeśli znajduje się w numerze, to bank może być więcej wart. Proszę Państwa, też tygodniowo mamy kilka zapytań w tej sprawie, czyli osób chcących sprzedać banknoty z numerem 666 jest dużo, natomiast ja nie znam nikogo, kto chciałby zapłacić więcej za taki numer. Czyli kolejny mit, numer 666. Nie sposób sprzedać drożej. I proszę Państwa, jeszcze jeden z mitów, który również jest często przez Państwa poruszany. Są nawet oferty czasami umieszczane na grupach Facebooka czy na Allegro, że ktoś ma grupę banknotów o kolejnych numerach. Kolejnych w tym sensie, że mamy jeden banknot z jakimś początkiem takim samym, końcówka jest to na przykład 95, na kolejnym już mamy numer 96, 97, 98, 99, czyli kolejne numery po kolei idące z paczki. Proszę Państwa, gdyby to było takie proste i takie banknoty byłyby warte więcej, rzeczywiście, to nic prostszego, tylko chodzić do Narodowego Banku Polskiego, wymieniać zwykłą obiegówkę na całe oryginalne, nowe paczki banknotów i sprzedawać takie powyżej nominału. Także mamy tutaj odpowiedź już na to pytanie. To nie jest nic więcej warte, bo gdyby było, to bardzo szybko można by to z powrotem ściągnąć do wartości nominału, gdyż w Narodowym Banku Polskim można powiedzieć, że jest to nieograniczone źródło tego typu kolejnych numerów. Ale proszę Państwa, tutaj ten aspekt warto rozszerzyć, gdyż prawdopodobnie to błędne interpretowanie tych numerów kolejnych, że ileś banknotów po kolei z numerami jest więcej warte, wynika z tego, iż owszem, są banknoty kolejne warte więcej, ale kolejne, którymi nazywane są banknoty takie, że w obrębie numeru serii danego banknotu mamy po kolei rosnące numery. Czyli tak jak tutaj mamy taki najbardziej szlachetny z tychże numerów, albo jeden z dwóch najbardziej szlachetnych odmian takiego numeru, czyli mamy od 0 do 6, równie atrakcyjna cenowo, może nawet bardziej byłaby od 1 do 7. Czyli kolejny, w sensie na jednym banknocie, po kolei numery rosnące, tak, ale kolejne, w sensie ileś banknotów z kolejnymi numerami z paczki, absolutnie nie. Także Państwa, to kolejny z mitów i może już ostatni taki mit, w którym troszkę prawdy jest, to są te słynne numery radarowe. Czyli radar, jak sama nazwa mówi, czyli coś, co czytane i od jednej, i od drugiej strony będzie tak samo, się odbija centralnie w środku, czyli tutaj mamy na przykład taki ładny numer radarowy 0123 w środku, idzie w drugą stronę znów 210 i od drugiej strony czytane tak samo 0123 210. Piękny, atrakcyjny numer radarowy, który ze względu na taką swoją szlachetność zostanie na pewno dowartościowany na najbliższej aukcji. Tutaj obok kolejny numer radarowy, też bardzo efektowny, same zera i jedynki w kombinacji takiej tutaj zero w środku, z każdej strony 010. Tutaj również ładny numer radarowy, czyli 20, 39, 20. Numery bardzo ładne, a banknoty w zupełnie nowiutkich stanach zachowania. I to ma wtedy sens. Natomiast już myślę, że nawet ładne radary w przypadku banknotów, które będą w stanach z obiegu, czyli takich jak tutaj ten, nie ma się co łudzić. Mało prawdopodobne, żeby znalazł się ktoś, kto zapłaci za to więcej. I z kolei, jeśli to będą nawet banknoty nowiutkie, takie jak ten, ale te radary będą mniej efektowne, czyli złożone z takich przypadkowych cyfr, które rzeczywiście w kombinacji od początku do końca, od końca do początku dadzą ten sam numer, ale jeżeli nie będzie taki efektowny numer, tylko taki trudny nawet do rozpoznania się, że to jest radar, to też nie sądzę, żeby to przekładało się na cenę. I proszę Państwa, może jeszcze jedno uściślenie. Tutaj się przyda to wprowadzenie, które wcześniej pokazywałem przy numerze 001, czyli odnośnie stanów zachowania. Bardzo często otrzymujemy od Państwa zdjęcia, gdzie są dosłownie pliki banknotów świeżo wyjęte z kieszeni, z portfela, na zasadzie takiej, żeby spojrzeć, czy tam na pewno nie ma nic więcej wartego.
Proszę Państwa, przede wszystkim przy nowych banknotach, poza numerami spektakularnymi, tak jak ten, że tutaj mamy jedynkę, powiedzmy, gdyby tu rzeczywiście była nawet dowolna inna cyfra na końcu niż jeden, ale tylko ta jedna cyfra, inne zera, też by się przekładał na wartość kolekcjonerską. W przypadku, jeśli byłyby wszystkie cyfry takie same, dokładnie każda taka sama, czyli same jedynki, same siódemki, same dziewiątki i tak dalej, też. Ale każda inna kombinacja. Czy również litery serii, te, które są traktowane jako atrakcyjne w stanach idealnych, tej, szczególnie tej pierwszej emisji 94, jeśli to będzie stan obiegowy, taki jak właśnie tego banknotu, nie ma to żadnej wartości kolekcjonerskiej. I co najważniejsze, proszę Państwa, stanu zachowania banknotów nie poprawia się od tak. Tak jak się to Państwu często wydaje i na co nawet Państwo zwracają uwagę w rozmowach telefonicznych, że no banknot nie jest potargany, nie jest jakiś pobrudzony, jest trochę pogięty, ale ja go przeprasuję i będzie jak nowy. Nie, proszę Państwa. Prasowanie jest najgorszym, czym można zrobić dla banknotu, czyli każdy banknot przeprasowany od razu zmienia się w wygląd tejże farby drukarskiej. Ona się staje taka dziwnie wybłyszczona. Osoba, która ma choć trochę obycia w kontakcie z banknotem, od razu rozpozna banknot prasowany. Czy to stary, czy to nowy. Także prasowanie to jest tak jakby definitywne zniszczenie banknotu. No, prawie można powiedzieć tak jak laminowanie. Niektórzy mówią, w takim razie można, nie wiem, banknot zmoczyć, włożyć do książki, docisnąć, po kilku dniach będzie jak nowy. I proszę Państwa, to również się nie sprawdza. Owszem, pewnie te zgięcia na pierwszy rzut oka się zniwelują. Jeśli one nie miały tej kreski pod światło, to będą dla niewprawnego oka prawie niezauważalne. Ale proszę spojrzeć, jak tutaj się błyszczy farba drukarska. Te nowe banknoty mają już charakterystyczny połysk na sobie. Banknoty PRL-u mają ten połysk tylko na awersie. Współczesne to już jest awers, na rewersie również farba jest połyskiem. Jakiekolwiek zniszczenie, czy nawet chociażby wzięcie, tak jak kiedyś się brało znaczki nad parą, czy zmoczenie tego, niweluje ten połysk zdecydowanie. Od razu widać, że coś było robione z banknotem, a najgorsze jeszcze, co może być, to czasami Państwo próbują jakieś drobne niedoskonałości poprawić miejscowo. O, tu jest zgięcie, to ja wezmę palec do wody, zmoczę, wcisnę, wklepię, zniknie. Proszę Państwa, i wtedy my bierzemy taki banknot pod światło, patrzymy w świetle równolegle i widzimy, że pięknie się błyszczy po całości, a tu ma wielką plamę bez połysku. Także naprawdę nie kombinujmy z papierami. Nie da się stanu zachowania banknotu poprawić. Natomiast tutaj mamy w tej chwili przepiękny, atrakcyjny, znakomity kolekcjonersko walor z królewskim numerem 1. Jeśli taki Państwo znajdą w portfelu, jak najbardziej tak. Zapraszam na aukcję w lutym. Zobaczymy, za ile ta pozycja się skończy. Jak będzie wynik już dostępny, wrócimy na YouTube, żeby powiedzieć, ile osiągnął ten banknot. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to uściślenie odnośnie wartościowania niektórych numerów przyda się zarówno Państwu, jak i nam, oszczędzi troszkę pracy, gdyż będzie mniej zapytań, które będą pytaniami o nieuzasadnione wartości numerów, które takich wartości nie mają. Natomiast serdecznie zapraszamy, jeśli Państwo znajdą banknoty z takimi numerami jak ten, takimi, które są wartościowe, takimi, które są wymienione w pierwszym z naszych filmów. Wtedy Państwo na pewno też będą zadowoleni ze sprzedaży, a my będziemy też cieszyli się tym, że będziemy mogli zaoferować kolejne atrakcyjne walory na aukcjach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Teraz zapewne już troszkę częściej, gdyż i czasu mamy więcej, i materiał aukcyjny, który już niebawem będzie licytowany, inspiruje do tego, żeby co chwila jakieś pozycje pokazywać Państwu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.